Adam Trochała, bankier.pl. Dzień dobry. To jest specjalny program 20 wyzwań na 20-lecie bankier.pl. Razem z redakcją wybraliśmy 20 gorących tematów gospodarczych, żeby wspólnie z ekspertami z tych dziedzin poszukać odpowiedzi na pytania o to, co przed nami. W tym odcinku porozmawiamy o perspektywach polskiego rynku kapitałowego i giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Przed GPW z jednej strony stoją szanse w postaci rozwoju nowych rynków, zapowiedzi nowych dużych debiutów i rodzącej się obecnie mody na giełdę. Z drugiej strony owa moda wydaje się mieć charakter raczej spekulacyjny, liczba spółek z roku na rok maleje, a na horyzoncie rośnie też konkurencja w postaci choćby equity crowdfundingu, forexu czy kryptowalut. O te zagadnienia zapytam mojego dzisiejszego gościa, którym jest prezes giełdy papierów wartościowych w Warszawie, dr Marek Dittl. Dzień dobry, panie prezesie. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Panie prezesie, jak polska giełda odnajduje się w tym nadzwyczajnym 2020 roku? Jakie perspektywy przed polskim rynkiem kapitałowym na najbliższe lata pan widzi? Giełda papierów wartościowych w tych nietypowych czasach ma się całkiem dobrze. Jako spółka działamy w takim trybie zdalnym. 95% naszych pracowników pracuje z domów. Teraz powoli wracamy do takiej pracy hybrydowej, optymalizujemy relacje. Praca rozproszona, praca na miejscu, a jako organizator giełdy przez małe G, czyli miejsca spotkania kupujących, sprzedających instrumenty finansowe, w skali europejskiej radzimy sobie bardzo dobrze. Obroty na naszym rynku wzrosły znacząco. Jesteśmy w tej chwili pod względem dynamiki obrotów trzecią najlepiej radzącą sobie giełdą w Unii Europejskiej. A czy ta kwestia obrotów, nie boi się pan, że to będzie tak, że nagle wybuchła moda na giełdę, teraz zaczęły się trochę wpadki i to uciśnie, tak jak dzisiaj sobie przeglądałem statystyki na przykład z rynku New Connect, no to tam już obroty w zasadzie spadły o połowę i pytanie, czy to nie jest takie chwilowe, czy giełda ma jakiś pomysł, jak zatrzymać tych inwestorów u siebie, żeby to był taki szerszy trend, a nie tylko chwilowy boom. Zaczynając już od New Connectu, najpierw wzrosły obroty dziesięciokrotnie, więc nawet jak spadło połowę, to są pięciokrotnie większe niż były, więc nie możemy narzekać. Oczywiście giełda charakteryzuje się tym, że jest takim bardzo dynamicznym środowiskiem, więc raz indeksy rosną, raz spadają, obroty raz rosną, raz spadają. Ważne jest to, że to się zwykle obraca wokół jakiejś średniej i chodzi o to, żeby ta średnia, taka krocząca średnia się poprawiała i z roku na rok poprawiamy te wyniki. Mieliśmy znakomity rok 2017, potem spokojniejszy 2018-2019. Mamy historycznie najlepszy rok 2020. Natomiast to, co słusznie pan redaktor wspomina, jak to stabilizować tę sytuację. Więc pierwsza rzecz to rzeczywiście nieuleganie modom. Jesteśmy ofiarami tego, że historyczna moda na giełdę sprawiła, że wiele spółek, które nie miały w swojej kulturze organizacji, w swoim DNA bycia spółką publiczną, czyli nie bardzo chętnie chciały się dzielić informacjami ze swoimi akcjonariuszami mniejszościowymi albo nie czuły potrzeby współpracy bliskiej z analitykami, nie miały swojej strategii IR-owej, czyli relacji inwestorskich. Te spółki, nie czujące się tak bardzo dobrze na giełdzie, schodzą z giełdy i ja absolutnie od początku mojego prezesowania nie wykonałem żadnych takich ruchów, które by miały tych, którzy nie czują giełdy, zatrzymywać, a tych, którzy nie są zgodni z naszymi regulacjami, byli dość radykalnie traktowani. W pierwszym okresie mojej prezesury około 30 spółek zostało zawieszonych, bo nie ma sensu szkolić jakiejś fikcji, jeśli coś nie działa, nie ma raportów okresowych, no to niestety nie powinno też być możliwości nabywania akcji. Tak samo ci, którzy nie czują, nie mają w DNA swoim rynku publicznego, świetnie to rozumiem, że wolą współpracować z funduszem private equity, czy właściciele się zadłużają, żeby wykupić obecnych inwestorów i tym nie ma nic złego. I też tych, którzy dzisiaj pojawiają się na giełdzie, też staramy się, żeby to były spółki, które dokonują tej decyzji bardzo świadomie,
znając wszystkie obowiązki z tym związane i chcą po prostu pozyskiwać tanio, efektywnie kapitał, chcą mieć ten PR-owe wsparcie w postaci bycia spółką publiczną, ale są też gotowe na to, żeby współdziałać z inwestorami, tymi zdywersyfikowanymi, tymi inwestorami giełdowymi, tymi zróżnicowanymi inwestorami. Stąd też statystyki, w sensie liczby spółek, choć mamy lepsze od większości rynków w Europie, tam ubytek spółek jest zdecydowanie procentowy większy niż u nas, to liczymy się, że ten ubytek będzie i oczywiście każdemu, który schodzi z giełdy, jak się żegna, to mówię to samo, że jak zrealizuje swoje zamierzenie jako spółka niepubliczna, projekty inwestycyjne, zmiany pewnych procesów w firmie, to może za 5-10 lat wróci. Do tego na to się nakłada jeszcze rynek venture capital, który się znakomicie rozwinął w Polsce w ostatnich latach. W zeszłym roku 1,2 mld zainwestowane przez fundusze venture capital i to jest znakomita wiadomość dla giełdy, bo na rynkach rozwiniętych giełdy nie służą tylko i wyłącznie do pozyskiwania kapitału, ale są miejscem, gdzie się wychodzi z inwestycji. I to bardzo dobrze widać w USA, że choć mniej niż 20% w sensie sztuk wyjść z inwestycji funduszy venture odbywa się tam przez giełdę, to generują one 75% zwrotu z inwestycji, jakie uzyskują fundusze venture i my idziemy dokładnie w tym samym kierunku, czyli jak mamy jakąś dużą spółkę w portfelu, czy to w funduszu private equity, czy venture capital i już nie ma tych następnych kupujących, to wtedy pojawia się ta spółka na giełdzie i dostęp do nieograniczonego zasobu inwestorów z rynku publicznego, tych międzynarodowych oraz lokalni inwestorzy instytucjonalni, indywidualni przejmują pałeczkę w tych spółkach i fundusz venture czy private equity jest zadowolony z wyjścia, a my, całe społeczeństwo ma dostęp do ciekawych okazji inwestycyjnych i stąd nie stawiamy w żadnym stopniu na ilość, nie będziemy się ścigać na ilość. Cieszymy się, że tych zejść czy tej ubytków spółek netto na warszawskim parkiecie jest relatywnie mało w porównaniu do innych krajów europejskich, ale stawiamy na jakość i na to, że ci, którzy się pojawiają, będą z nami na dłużej i ta relacja będzie taka stabilna i z pełnym przestrzeganiem wszystkich zasad giełdowych. I ostatnia myśl, no też sprawdza się nasza strategia niszowa. Wybraliśmy tą niszę gier komputerowych jako naszą taką specjalność i właśnie w ramach tej specjalności mamy już 45 spółek gamingowych na rynku i jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby stać się najpopularniejszą giełdą, jeśli chodzi o spółki gamingowe na świecie. W tym roku, a najpóźniej w przyszłym, wyprzedzimy Tokio, które do tej pory dzierżyło palmę pierwszeństwa, a największa spółka na naszym parkiecie jest też 13. największą spółką gamingową pod względem kapitalizacji na świecie i stąd mamy olbrzymie zainteresowanie spółek gamingowych z regionu, żeby się u nas pojawiać i mogę zapewnić wszystkich widzów i czytelników Bankiera, że wśród tych 28 spółek gamingowych czekających na debiut na warszawskiej giełdzie każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Koloryt jest bardzo zróżnicowany. Wspominał Pan o tych debiutach, też o sprzedaży akcji poprzez giełdę przy wejściu przez duże spółki. No teraz głównie mówi się o jednym dużym debiucie, który być może nadejdzie, no to też będzie skeszowanie się jakby częściowe właścicieli. Patrząc na New Connect, no to też są to w zasadzie często oferty prywatne bądź publiczne, ale nie przygotowywane typowo pod debiut. I czy tutaj nie boi się Pan, że zamiera taka rola giełdy jako miejsca, gdzie spółka idzie pozyskać kapitał na ten rozwój, tylko że staje się to jakby takim miejscem do keszowania i do uzyskiwania wyceny? To jest taka naturalna ewolucja rynków kapitałowych i jeśli ktoś potrzebuje rozwoju, to potrzebuje i pieniędzy, i wsparcia w tym rozwoju merytorycznego. I po to są fundusze venture capital, które rzeczywiście dostarczają smart money.
I mają też tą zaletę, że inwestuje w ten fundusz venture w dane przedsięwzięcie, czy ten fundusz private equity, który jest najbardziej optymistyczny co do rozwoju spółki, bo on zaoferuje najwyższą wycenę. Giełda jest za to miejscem, gdzie są inwestorzy pasywni, którzy nie wyjmują z rąk zarządu sterów w spółce, tylko podstawiają kapitał i liczą na zwrot z tego kapitału. I to właśnie fundusze venture i private equity przygotowują spółki do wejścia na giełdę, żeby one były gotowe, żeby mogły przyjąć tych pasywnych inwestorów i muszą mieć odpowiednie procesy w firmie, żeby tą relację obsłużyć. I tak jest na całym świecie i to nie jest od wczoraj ten trend. Musimy sobie też zdawać sprawę, że w ciągu ostatnich 30 lat liczba spółek notowanych na świecie, na wszystkich rynkach, mniej więcej się przepołowiła, czyli jest dwa razy mniej spółek notowanych niż było 30 lat temu, ale ich relacja ich kapitalizacji do PKB światowego jest trzy razy wyższa. Czyli nawet skorygując o wzrost gospodarczy, widzimy, że spółek jest mniej, ale mają radykalnie większą wycenę, czyli średnio spółka giełdowa dzisiaj jest 6 razy większa, nawet skorygowana o deflator PKB, niż była 30 lat temu. I to jest zupełnie, zupełnie normalna tendencja, że tylko coś, co ma, tylko taki podmiot, który ma płynność, który ma odpowiednią kapitalizację, może w pełni skorzystać z tego, że co daje giełda, a pozyskiwanie kapitału na wzrost, czy finansowanie wzrostu tej najbardziej stromej, krzywej rozwoju, ale też najbardziej ryzykownej, tym się powinny zajmować fundusze venture capital. I to jest kolejny objaw tego, że polski rynek kapitałowy staje się rynkiem dojrzałym, rynkiem, który nie różni się od belgijskiego, amerykańskiego, angielskiego i tak dalej. To może jeszcze na koniec porozmawiajmy o innych rynkach niż akcje, no bo GPW to nie tylko akcje. Przez lata rosła rola towarowej giełdy energii w przychodach giełdy. GPW wchodziła w rynki rolne ostatnio, tak? Z drugiej strony no teraz pojawiła się dyskusja o likwidacji obliga giełdowego na energię. Jakich tutaj szans i zagrożeń dopatruje się giełda i w którą stronę by chciała się domyślnie rozwijać jako ta inna noga niż akcje? To zacznę może od tego ostatniego pytania, w których kierunkach chcemy się rozwijać, więc chcemy przede wszystkim rozwijać te linie biznesowe, nasze przychody nie są zależne od koniunktury rynkowej. Czyli w tej chwili mamy około 15% przychodów z usług informacyjnych, ze sprzedaży danych z różnych segmentów. WIBOR, prawda, czyli rynek pieniądza, przychody z informacji i danych odnośnie obligacji, odnośnie wspomnianego przez Pana rynku towarowego, no i z rynku akcji, to jest największa część tych przychodów z danych. I to stale nam rośnie i mamy bardzo ładny kawałek przychodów, natomiast nasze koszty stałe to nie jest 15% przychodów, tylko bardziej 50% przychodów, więc moją ambicją jest to, żeby znaleźć takie linie biznesowe o powtarzalnych i przewidywalnych przychodach, które plus minus pokryją nasze koszty stałe. I stąd poszukujemy czy budujemy rozwiązania technologiczne. W tej chwili żeby tak to tylko zmierzyć dotacjami z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, to już ponad 60 milionów złotych dostaliśmy na te nasze różne wyprawy technologiczne do finansowania i budujemy te rozwiązania z myślą o tym, żeby je sprzedawać. Dwa pierwsze rozwiązania są gotowe do sprzedaży, to jest TCA Tool i Indeksator, i już pierwsze rozmowy z klientami prowadzimy, część osób już to za darmo testuje, te narzędzia, natomiast taką prawdziwym przełomem będzie, jak zaczniemy sprzedawać ten core trading system, czyli nasz system do handlu akcjami, obligacjami i towarami. Nie zaniedbujemy oczywiście różnych rynków, tak jak Pan wspomniał, rynek rolny jest takim naszym najnowszym nabytkiem i on stopniowo przez najbliższe 12 lat będzie się rozwijał. Tu wszystko idzie zgodnie z planem, są pierwsze transakcje, technicznie wszystko działa, teraz jest to kwestia sprzedaży, marketingu i to będzie się
stopniowo rozwijało. Jeśli chodzi o obligo, czyli pierwsza część Pana pytania, to jako zwolennik wolnego rynku to uważam, że przede wszystkim powinien być wolny rynek, a interwencja państwowa jest tylko konieczna wtedy, kiedy wolny rynek nie działa dobrze. I mamy do czynienia tak na rynku, mieliśmy długi czas na rynku energii do czynienia z tą sytuacją, że efektywniej było zabierać transakcje poprzez giełdę, natomiast z jakichś powodów utartych przyzwyczajeń i tak dalej ten rynek pozagiełdowy funkcjonował i często prowadził do takiej błędnej alokacji zasobów, skośnego subsydiowania w ramach grup energetycznych, więc tutaj rynek giełdowy bardzo dużo dał polskiej gospodarce. I wierzymy w to, że on będzie dalej kontynuowany. Być może w jakiejś innej konstelacji będzie funkcjonowało to obligo, bo jeszcze potrzebujemy jakieś 3-4 lata od wysokiego obligo, żeby domyślnym sposobem handlu energią była giełda i jak to już się stanie wszystko domyślne, to wtedy można z tego obligo będzie powoli wychodzić, stopniowo wychodzić, więc liczymy na to, że wciąż dominować będzie zobowiązanie spółek energetycznych do handlu za pośrednictwem giełdy, bo niekoniecznie oczywiście spółki muszą wybierać naszą giełdę, choć Towarowa Giełda Energii jest zdecydowanie najtańszą giełdą energii w Unii Europejskiej, więc jesteśmy tutaj bardzo konkurencyjni, mamy taki apetyt, żeby zachować dominującą pozycję na rynku polskim i być może też jakoś wychodzić też na rynki zagraniczne. Analogiczna sytuacja to rynku energii, czyli takich utartych zwyczajów mam na rynku obligacji. W tej chwili nasz rynek obligacji ma bardzo mały udział. Dużo więcej jest handlowanych obligacji, zdecydowana większość obligacji jest handlowanych poza rynkiem, poza takim przejrzystym rynkiem i to jest jakaś taka nieefektywność i tu w tej chwili bardziej bym liczył na wsparcie regulacyjne, żeby te zwyczaje handlowania obligacjami poza rynkiem się zmniejszały i żeby wysyłać jasny sygnał, że najtaniej, najbardziej efektywnie można kupować na giełdzie, handlować obligacjami. Stąd prowadzimy też taki projekt, żeby obligacje skarbowe były szerzej dostępne, znaczy były nie tylko dostępne dla banków, ale też były szerzej dostępne dla innych inwestorów instytucjonalnych, indywidualnych i w najbliższych miesiącach będziemy prezentować koncepcję, w jaki sposób z jednej strony utrzymać ten rynek TBSP, na którym są tylko banki, a z drugiej strony tą cenę wytworzoną przez banki, żeby mogli wykorzystać inni gracze na rynku i w sposób transparentny, przejrzysty kupować i sprzedawać obligacje. Jest to trochę paradoks i jakaś taka, jak to wspomniałem, nieefektywność, że około 2,5% obligacji Skarbu Państwa jest sprzedawanych na rynku transparentnym, przejrzystym, a w transakcjach bilateralnych cała reszta. No i chyba ani minister finansów, ani Narodowy Bank Polski, ani tym bardziej giełda i nasza spółka córka Bondspot nie mogą być zadowolone z takiej sytuacji i w takiej szerszej koalicji liczymy, że oblicze tego handlu odmienimy. To trzymam kciuki za realizację celów. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był dr Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.